Hej, cześć wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Edwin. Witam was w kolejnym i niewykluczone, że już ostatnim odcinku z gry Outlast 2. Przeglądałem internet tak z ciekawości zobaczyć, ile jeszcze mi mniej więcej zostało i wydaje mi się, że od tej pory, kiedy spotkaliśmy panią Szajbuskę z pochodnią, jesteśmy już bardzo blisko zakończenia gry. Więc możliwe, że ten odcinek jest już odcinkiem finałowym. Ewentualnie będzie jeszcze jeden. Ale prawdopodobnie ten odcinek nagram w całości. I ewentualnie go podzielę. Ale plan jest taki, żeby całą grę już skończyć w tym podejściu. I sądzę, że to jest bardzo możliwe. What did you do to her? Zepsułem. Wydaje mi się, że to powinno być ustawione w ten sposób, żeby w razie czego to później pojechało i uderzyło w to. A ja bym szczerze powiedziawszy chciał się jeszcze rozejrzeć tak na szybciutko. Chociaż czuję, że może mnie to kosztować życie. Ale w sumie jak każda decyzja w tej grze. Hej, w końcu jak się to mówi. Nie ma życia bez ryzyka. Wycofajmy się z tym wózkiem. I jedziesz. Okej, pan Ozorek przyszedł do nas. Tylko jego tu brakowało. Jak mnie ciarki przeszły teraz. A, super. Krwiste łapki. Nice. I jeszcze te dźwięki. Coraz lepiej. God doesn't love you. Not like I do. Okej, jeszcze ona przyszła. Nie chce mi się z nią wchodzić w jakąkolwiek interakcję, więc najzwyczajniej w świecie spierdzielam. No kurna, lezie za mną, no patrzcie ją, no co za skurkowaniec jeden. Naprawdę mi się chce dobrać do spodni. Do rozporka chce mi się definitywnie dobrać. To chyba robi kółko, więc chyba bez różnicy, którędy pójdziemy. W prawo. Okej, jakimś cudem wybrałem chyba odpowiednią drogę. Ciul nieodpowiednią.
spadła za mną. Ona za mną spadła. Tu się od nich kurde roi. Nie mam żadnego pojęcia, co się właśnie w tej chwili dzieje. Ja po prostu pędzę przed ciebie w tej chwili i nawet się nie zastanawiam, co ewentualnie może na mnie czyhać. Im dalej od tego całego syfu, tym lepiej. Absolutnie nic mnie w tej chwili nie obchodzi. No w sumie interesuje mnie, ile mam baterii, ale to już szczegół. Psiamać. No. Kurda. Co za jakaś paranoja. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. No okej, okay, dobra. Przez chwilę myślałem, że potrzebuję. Jak widać się myliłem. Jednak upadek z takiej wysokości nie robi na nim już najmniejszego wrażenia, biorąc pod uwagę to, co przeżył w tej chwili, w tej jaskini, ogólnie w tym wszystkim. Ja się w sumie tak, szczerze powiedziawszy, mu nie dziwię, że nie rusza go to ani trochę. Teraz pytanie, czy dobrze poszedłem. Bo mogę mieć pewne wątpliwości. No i w sumie te wątpliwości się chyba sprawdziły. Jest to jakoś widno Nikuta, tam dalej jest widniej. Skąd ja mam tyle baterii? To się aż po prostu nie mieści w głowie. Nie przypominam sobie, żebym zbierał ich aż tyle. Znowu jakiś rozdział. Ja jak zawsze na te rozdziały mam wywalone, bo za dużo czytania. Co to za jakieś grzybki, halucynki? No kurna, kamery mnie znowu ukradli. Ja dybię, no. Jakimiś grzybkami, halucynkami mi dmuchnęli w ryj. Praktycznie absolutnie nic nie widzę. So much.
Jakim cudem jest taka chuda, a zarazem taka silna? Aha, I'm beating you. Co dowała? Get off. Wait. Get off me. Wait. Stop. Wait. You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Wait. 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 Are you serious? Właśnie w tej chwili mam taką mega kosmiczną rozkminę, która nie mam zielonego pojęcia, czy jest trafna, ale... Znaczy to mam wrażenie, że ta laska, która porwała nam żonę, to ona. Nie wiem jak... I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. Nie wiem czemu, nie wiem jak, nie wiem po co, ale mam wrażenie, że to ona. Shut up. You are. Mam takie drobne, niejasne wrażenie. Ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Bo ta scena nie mogła być przypadkowa. To było tak mocno obvious. Ja naprawdę zaczynam mieć wrażenie, że to ona. Trochę to bez sensu, teoria naciągana. Jak 98% teorii dotyczących zakończenia Fairy Tale. Ale jednak teoria to zawsze jakaś teoria. Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Czemu my do Jasnej Anielki idziemy przez szkołę takim tempem, trzymając się za ręce? I w ogóle czemu ta szkoła jest opuszczona? Oh, sorry, we... What are the two of you doing in here? Co masz na głowie, stary? We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Co ty masz na głowie? I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's Co ty masz na głowie, stary? Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Nie molestuj jej. Will you pray with me? Will you help me make this right? Nie molestuj jej, bo zadzwonię po policję. Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Troszeczkę. What did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God. To let you know right from wrong. Co ty masz na głowie? Wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Wolałbym nie. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Dude, szybki bieg dookoła. Szybki bieg dookoła, do drugich drzwi. Albo szukać pomoc? Halo? Policja? Gwałciciel w szkole? Zboczony ksiądz? Gwałt na nieletniej? Halo? Potwierdzone info? 911? Cokolwiek? Tak? Nie?
Czemu im jestem dalej, tym to jest coraz głośniejsze? No i co, teraz usłyszałem głosy, ja tam się wrócę. Zaraz się okaże, że ten księciu to ma być pan Ozorek. I pewnie tak jest, bo to jakieś głębsze znaczenie musi mieć. Z buta wjeżdżam. Okej, nie mam żadnego pojęcia skąd nagle mam kamerę. Nie mam żadnego pojęcia skąd mi się wszyscy tutaj wzięli. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia co się w ogóle dzieje w tej grze. Chyba niepotrzebnie skakałem, powinienem był tutaj spać na łeb na szyję. Nawet nie wiem gdzie ja właściwie biegnę, po prostu lecę przed siebie i mam wszystko w głębokim poważaniu. Znowu zostałem oddzielony od żony, po którą tutaj właściwie przyszedłem. I nie wiem, że to jest dobry pomysł, że ja idę cały czas za torami. To był bardzo duży pomysł, że cały czas idę za torami. Powinienem iść pewnie tędy. Zgubiłem ich. Zmienię szybko baterię. Wszystko się wali, cudownie. Fuck! Fuck! Lynn! 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 You're alive! You're pregnant. How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. Kobieto, my tu jesteśmy max dwa dni. Więc jakim cudem z płaskiego brzucha dorobiła się kurna brzucha? Ja rozumiem, że w tej grze absolutnie nic nie ma sensu, ale... No, come on! Aha, dobra, pewnie gleba. Nie mogę zrobić gleby z nią. Tam się raczej wrócę do jaskini, czego raczej ani ona, ani ja nie mamy zamiaru robić ponownie. Oko Saurona nas widzi! Ej, bez kitu to wygląda jak Sauron. Oddajcie pierścień! Dzieją się grube rzeczy. Nie ma co ukrywać. Ej, bez kitu to jakiś kurna Sauron jest. Oho. We have to find shelter. Chwila. Latają pioruny. Jesteśmy w lesie. Może jesteśmy w roku 2012 i Thor właśnie walczy z Iron Manem. No kurna, to by była gruba rozkmina w tej chwili. Właściwie to każda rozkmina z mojej strony jest dosyć gruba. I żadna z moich rozkmin nie ma najmniejszego sensu, ponieważ plotę od rzeczy i mówię pierwsze lepsze rzeczy, które przyjdą mi na myśl. Ale chyba tym polega rozkminianie czegokolwiek. I snu się teorii spiskowych. Że po prostu se gadasz i zastanawiasz się, czy to co właśnie powiedziałeś będzie miało jakikolwiek sens i znaczenie. Czy może pan jest coś całkowicie od rzeczy, od czapy, co nie ma najmniejszego sensu. Down here.
have to get inside before the baby comes. It's too dangerous. You can't... We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Jesus, be careful. Fuck! Fuck! Lynn! You okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Ten piorun właśnie zasadził jej prosto na ryj. Zeusie, co ty właściwie robisz? I need to lie down. Back here. I przypadkiem tu jest łóżko, jak wygodnie. Kobieto, jakim prawem w parę dni dorobiłaś się brzucha? It's gonna be okay. Oh shit, come on, come on! Co tu do jasnej anielki? Robi ta psychopatka z... Wait. Co tu robi ta psychopatka z... Killofen? Aha, miałem chyba iść w prawo, tak? Skąd ona się tu wzięła i czemu teraz? Why? Nie w tą mańkę, w tą mańkę. Idziemy, idziemy, nie w prawo, tędy. Jesus Christ, Blake! Jakim prawem teraz mnie zabija w tym miejscu, jak wcześniej nie mogła mnie dogonić, jak szedłem normalnie? Ja tej gry nie rozumiem w najmniejszym stopniu. O kurwa mać! Co ja tak właściwie mam tutaj zrobić? Idziemy, idziemy, na spokojnie. Jesus Christ, Blake! What the fuck? I think something's wrong! Gdzie ty się chcesz położyć, kobieto? Może połóż się na toporze tej wariatki, co ty na to? W ogóle to wygląda jakby, nie wiem, ona zmutowała w coś. Okej, może się trochę pośpieszymy. Zaraz zablokuję ręką, kurna, jakąś promieniem, jakimś repulsorem, pierdzielnie jej, kurna, z półobrotu z liścia. Czemu ty się położyłeś, stary? Zaraz Zeus ją pierdzielnie. Ironia losu. Kobieta, która przebija wszystkich krzyżem, została przebita krzyżem. Szczerze powiedziałem... Fuck your god! Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się tego, że Zeus z nią pycnie piorunem takim, wiecie, zacnę takim pierdut. Ona uniesie tą swoją siekiero, motyko... Coś tam. Uniesie to w górę i to zadziała jak piorunochron. Ściągnie taki wielki, wydupisty piorun, który ją po prostu wypierdzieli w pół kosmosu. Wiesz, Sauron, te sprawy... Bitwa Thora z Sauronem, to jest naprawdę oryginalna rzecz. To mógłby być naprawdę interesujący pojedynek i właśnie mam wrażenie, że taki pojedynek się zaczął, albo właśnie nie z Thorem, tylko z Zeusem. Albo Thor, Zeus i Shazam kontra Sauron. I czemu ja właściwie idę w kierunku Saurona, wytłumaczcie mi. Ona wygląda trochę jak z Resident Evil, jak tak teraz patrzę na to. Oh, shit! Blake!
Is it the baby? Yeah, she's coming soon! W ogóle, stary, ja nie rozumiem, jaki prawem ty tak stoicko przyjmujesz fakt, że twoja żona, kiedy... The chapel! We can take shelter! Jaki, że przyjmujesz na spokoju fakt, że twoja żona, która została porwana max dwa dni temu, w tej chwili jest zaawansowanej ciąży, gdy zgubiłeś ją, kiedy miała płaski brzuch. I czemu te krzyże tak właściwie odleciały w cholerę? Dobra, niech mi ktoś w komentarzach wyjaśni, o co właściwie chodzi w tej grze, bo ja już w tej chwili się całkowicie pogubiłem. Jak jedynka miała jeszcze jakikolwiek minimalny sens... Taki naprawdę bardzo, bardzo minimalny sens, biorąc pod uwagę jakiegoś dziwnego ducha z innego wymiaru. Tak to, co się dzieje tutaj, to już nie ma najmniejszego sensu. Jakiś kult, jakieś światło, jakiś pan Ozorek, cokolwiek. Ja się w ogóle pogubiłem w tej fabule. O, ja to w ogóle ma jakąkolwiek fabułę. No dobra, fabułę to jakąś ma, ale... sensu to nie ma najmniejszego. I czemu ty ją chcesz położyć na maszynie do tortur? You need to lie down. I can't do this. You can do this. Oh God. Something's wrong. Just keep. No co ty nie powiesz? Feels like something's wrong. No. Shit. It hurts too much. Teraz wyprztyknie jakiegoś Belzebuba. You can do this, okay? Just keep breathing. Oh, fuck! Fuck! Ah! Oh God! Oh God! Keep breathing! It's just killing. Push! Czy ciąża tak działa, że jak dziecko się urodzi, to brzuch nadal jest taki wypukły? Autorzy coś przeoczyli? Czy to ma być jakiś plot twist? Kolesiowi się ostro pierdzieli w bani definitywnie. Szoku doznał? Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? O co chodzi z tymi wstawkami? Cześć, grubciu. The child's too strong already. You've murdered paradise. O co tu właściwie chodzi? Może ty mi wyjaśnisz? Błagam, wyjaśnij mi to. Silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all?
have left to punish. Twoją starą. Damn, son. Every last one. There's no more perfect faith than that. Morderstwo to grzech, pajacu. God is silent. Bo może ma focha na ciebie. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. O Jezu. O Boże. Ale beznadziejna animacja posoki. Słabizna. Bardzo słabo. Spodziewałem się czegoś więcej. Halo? Czemu nadal ma kurna brzuch taki... Coś się pojawiło pewnie. Pewnie pan Ozorek przybył. Co? Niech mi ktoś do jasnej anielki wyjaśni, co tu się właściwie odpierdziela. Okej, okay, I'm out. Nie mam zielonego pojęcia, co tu się właściwie dzieje. Chyba całkowicie zostałem wykluczony z kręgów tajemniczonych. Znowu nie wywali do szkoły, prawda? Co tu się dzieje? Dobra, ja lubię kombinować, ja lubię naprawdę takie zagmatwane sytuacje, lubię pokombinować. Hey Blake! Try to find me! Ale to już jest definitywnie przygięcie. To jest taki brak sensu jakiegokolwiek. I'll never let you go. You never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Próbuj znaleźć takie dobre porównanie do tego teraz, jak się czuję. Wiecie, jak to jest? Jak na przykład
przeszukujecie, jesteście tacy na maksa głodni, nie? Schodzicie do kuchni i zaglądacie po kolei. Jedna szafka, druga szafka, trzecia, lodówka, zamrażalnik, nie ma nic. Nagle myślicie, ciul, może sobie zrobię, nie wiem, budyń, kakao, cokolwiek. I sięgacie sobie do szafki, tam gdzie zwykle trzymacie jakieś takie tuperelki, wiecie, saszetki i tak dalej. Coś do szybkiego zrobienia. I nagle patrzycie, znajdujecie tam opakowanie chipsów. Myślicie sobie, kurde, niesamowite. Bierzecie tą paczkę chipsów, otwieracie ją, a tam kurde jakiś syf. Wiecie, jakieś śmieci, jakieś niedopałki, pety, cokolwiek. W tej chwili czuję się dokładnie tak samo. Na początku Outlast, druga część wydawała się taka, wiecie, takie coś nowego, coś ciekawego. Fabuła naprawdę była interesująca, to jakoś miało jakieś ręce i nogi. A nagle te teleportacje między kurna rzeczywistością, a kurna tą szkołą, pan Ozorek. To wszystko absolutnie nie miało ze sobą nic wspólnego. To jest tak jak, to jest jakby dołączenie sekwencji gameplayu tylko po to, żeby gra wydawała się dłuższa. Takie scenki nie miały absolutnie nic do rzeczy z fabułą. One po prostu były. To jest po prostu takie... Zakończenie też nie ma najmniejszego sensu. Bo kurna... Myślałem, że to będzie jakiś, nie wiem, jakiś wydupisty plot twist fabularny, że to, nie wiem, jakiś antychryst, cokolwiek, nie wiem, jakiś demon, cokolwiek. Ale to dziecko się urodziło. Żona zwyczajnie się cię wykitowała. Grób cię postanowił podciąć se gardło. Myślałem, że to, nie wiem, jakiś będzie wielki boss, jakiś koksu, cokolwiek. Nie, wziął, podeżnął się se gardło, elo, my se wyszliśmy. I znów, bum, wywala nas do szkoły, która znowu nie ma najmniejszego sensu w całej tej fabule. Spotykamy znowu dziewczynę, która tak naprawdę nic nie wnosiła do tej fabuły, tylko to, że się kurna powiesiła. I na sam koniec zaczęła się modlić. Nie wiem, po prostu... Uważam, że pierwsza część była dużo, dużo lepiej zrobiona. Może nie była aż tak realna, biorąc pod uwagę to, że nie wiem... Jak czytaliśmy notatki, to te notatki brał do kamery, sprawdzał je, zaglądał do kieszeni, żeby wyjąć baterię, potrzebował apteczki, czegokolwiek. Ale jednak pierwsza część, mimo tego Warlidera, tego ducha, to jednak to wszystko miało ręce i nogi. Mamy jakiś zakład psychiatryczny, mamy jakichś dziwolągów, nie ma tam jakichś ludzi o nadprzyrodzonych mocach, nie ma jakiegoś kultu, nie ma nie wiadomo czego. To są po prostu zakład psychiatryczny z ludźmi, którzy po prostu chcą nas zabić. Po prostu, czemu nie, bo tak. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć z prostego powodu, bo to jest psychiatryk, oni mają nierówno pod sufitem, my do nich wbijamy i o, spoko, dobra. Zakończenie też miało jakikolwiek sens. Notatki miały jakiekolwiek znaczenie w całej tej fabule, opisywały nam postacie, z jakimi mamy styczność, mówiło, co się dzieje w całym tym zakładzie. Tutaj to było po prostu zwykłe pierdzielenie o dupie marynie. Tak naprawdę tą grę można byłoby podzielić na trzy sekcje. Gameplay, wspomnienia i notatki. Wyrzućcie wspomnienia, wyrzućcie notatki, to i tak macie gameplay, który po prostu jest samym sobie w porządku. Gdyby nie te wstawki, gdyby nie te wszystkie notatki, które nie miały najmniejszego sensu, to jakieś rozdziały, nie wiem, może te rozdziały mają jakiekolwiek znaczenie, może one miały jakiś większy sens, może one miały zadanie wprowadzić nas do tego świata, cokolwiek. Ale... Naprawdę, po co było to wrzucenie do tej szkoły? Po co my mieliśmy się po niej kręcić? Po co my mieliśmy uciekać przed tym duchem, Ozorkiem, cokolwiek? Po co był ten labirynt z książek? To wszystko tak bardzo nie miało nic do rzeczy. Ja rozumiem, gdyby to się miało dziać w szkole ogólnie. To by mogło być dobra podstawa do trzeciej części, że po prostu trzecia część dzieje się w szkole. To jeszcze byłoby okej. Ale to, co się działo w tej części... Przynajmniej już od drugiej połowy nie ma najmniejszego sensu. Nie wiem, nagle jakiś kurna gościu, co jest kurna wypierdkiem mamuta, który kurna jest snajperem strzela z 5 kilometrów, jakaś łódka, jakieś kurna duchy, nagle pan Ozorek pojawia się w normalnym świecie, co nie ma też najmniejszego sensu. Po prostu jest, żeby za chwilę zniknąć, żeby po prostu przemknąć przed ekranem, żeby nas straszyć.
ten cały kult, to całe, nie wiem, te całe smigole, glumy, nienarodzeni, cokolwiek, to jest też tak po prostu jakby na siłę zrobione. Ta gra jest po prostu, czujesz, ona jest tak zrobiona na siłę, biorąc pod uwagę, że jedynka wyszła taka, dobrze, to zróbmy jeszcze dwójkę, niech będzie. Nie wiem, ja jestem naprawdę bardzo zawiedziony tą grą, spodziewałem się czegoś więcej. Byłem tak bardzo najarany na nią, przez pierwsze pół gry tak się nią zachwycałem, ale z czasem, kiedy to po prostu szło, to już to było takie... Widać było, że twórcom kończyły się w połowie pomysły. To samo było z tą... Nie wiem, kurna... Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co powiedzieć. Nie wiem, mam nadzieję, że wyjdzie jakieś DLC, które, nie wiem, jakoś bardziej mnie to... jakoś bardziej wprowadzi jakikolwiek sens. Wyjaśni mi, co się działo w tej grze, bo ja na tą chwilę... absolutnie nie mam zielonego pojęcia, o co w tej grze chodziło. Miałem znaleźć żonę, która nagle z dnia na dzień jest zaawansowana w ciąży, rodzi dziecko i nagle... O, dziękuję, cała fabuła. To kurde jest jak... Dobra, to jest jak... Porównam tą grę do DCU. DCEU właściwie. To jest taki... zlepek wszystkiego. To jest coś, co miało potencjał, ale zostało poczatkowane i sklejone byle jak. Jeśli mam być szczery, to Resident był o wiele lepszy. Nie lubię Residenta z prostego powodu, że stracił klimat, kiedy dostaliśmy broń. Tam już po prostu się strzelał do czegokolwiek. Ale to jednak... Tam fabuła miała ręce i nogi, tam faktycznie coś wynikało z czegoś, a tutaj wszystko jest tak po prostu na siłę zrobione. Naprawdę jestem zawiedziony tą grą. Ja mam nadzieję, że wyjdzie jakieś DLC, które będzie miało jakiekolwiek ręce i nogi i wyjaśni mi, co się właściwie tutaj działo. Jeśli po prostu mi zapowiedzą trzecią część, to... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja w tej chwili jestem w kropce, ja tu kończę. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie wy macie odczucia odnośnie tej gry. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce w nowej serii. A do tego czasu, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i pa pa. Cześć. Zawiedziony Edwin odmeldowuje się.